Siema. Słuchaj, mamy korposa w potrzebie. Gość się pochorował, wylądował na wózku, a teraz chce okraść swojego pracodawcę. No, chyba nie zostawimy go z tym wszystkim samego, co? Szczegóły w załączniku. Jesteś od El Capitana? Tak. Vi. Poczekaj chwilę. Jeszcze moment. Co robisz? Łysy to dealer. Blondynka mieszka w motelu. Mówię do ciebie. Co? A, tak. Sprawdzałem, czy nikt ci nie śledzi. Chyba wszystko w porządku. O, przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Pedro. El Capitan przekazał mi, że planujesz akcję i potrzebujesz pomocy. Powiedzmy, że chcę pożyczyć ciężarówkę od firmy. Chcesz okraść twojego pracodawcę. Tak, chcę. Tylko ciszej, proszę. Jeśli mam ci pomóc, to muszę choć trochę ci zaufać. Co mam zrobić? Po prostu powiedz. Podczas akcji musisz zachować spokój. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, rozumiesz? No dobra, mów, jaki masz plan. Plan, jasne. Już tłumaczę. Naszym celem jest autonomiczna ciężarówka ZTTH-u, przewożąca pulsatory do AV-ek. Jej trasa jest codziennie zmieniana przez randomizer. To jak ją namierzymy? Refaktoryzowałem randomizer, wiem jak działa. Okej, czyli jesteś w stanie przewidzieć trasę ciężarówki. Co dalej? Zatrzymam ją i zhakuję. A ja? Będziesz na miejscu, wsiądziesz do ciężarówki i użyjesz tej drzazgi. Czemu chcesz ukraść akurat pulsatory? Bo nie są za duże, łatwo je sprzedać, no i są warte setki tysięcy eurodolarów. Dla nich to grosze, a dla mnie szansa na to, żeby odmienić swoje życie. Co na niej jest? Chiński lodołamacz, który zrobi wyłom w barierach ZTTH-u. Bez tego nie dam rady zhakować naszej... Znaczy... ich ciężarówki. Gdzie mam czekać na ciężarówkę? Przed kawiarnią Kenmore. Przez kilka najbliższych dni ciężarówka będzie tamtędy przejeżdżać koło 17. Jak już tam będziesz, to do ciebie zadzwonię. Jasne. Do usłyszenia. Tak, tak. Tak po prostu? Nie masz żadnych pytań? Pedro, nie robię tego po raz pierwszy. Rozumiem. W takim razie skrzyżowanie przed kawiarnią Kenmore. Pamiętaj, 17. Pamiętam. Thank you.
Wiem. Okej. Patrz na skrzyżowanie. Już! Biegnij do ciężarówki! Jestem w środku. Wepnij drzazgę do gniazda, na prawo od kierownicy. Już. Cholera. Co się dzieje? Poczekaj chwilę. Mam. Przejąłem kontrolę, mogę jechać. A ja mam siedzieć i podziwiać widoki? Uważaj, mogą pojawić się w każdej chwili. Spokojnie. Dasz radę? Przejmij kierownicę. Jasne. Dobra, nie dziękuj. Wszystko w porządku? Tak, było blisko. Dojedź już do końca. Okej. Wszystko w porządku? Udało się. Udanej podróży. Dziękuję ci. Im dłużej rozmawiamy, tym większe ryzyko, że nas znów namierzą. Oczywiście rozumiem. Bez odbioru. Bez odbioru. Piękna akcja. Nie wiem jak dla Petra, ale dla mnie już jesteś bohaterką. Jak się tak gra, to się kasa zgadza, nie? Szacunek. Zamykam kontrakt.